Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry pani. Zaczniemy od wątku osobistego, jeśli pan pozwoli, a nawet jeśli pan nie pozwoli, to też zaczniemy. I w tej sprawie ma pan do wyboru oddech ulgi albo westchnienie rozczarowania. Proszę wy wybrać i wykonać. Ja staram się oddychać w sposób znormalizowany, spokojny, więc nie wiem o czym pani redaktor mówi. Na pewno mówi. pan wie, bo jest pan bardzo inteligentny. Mówię, bardzo dziękuję, miły mówię komplement. Mówię o, o kandydacie na prezydenta miasta stołecznego Warszawa. Dzisiaj zapewne dowiemy się, jacy będą kandydaci, nie tylko jeśli chodzi o miasto stołeczne Warszawa, ale inne miasta wojewódzkie również. Według mojej wiedzy spotyka się komitet polityczny i zapewnie ta, zapewne ta decyzja zapadnie właśnie dzisiaj. Ale już mówią, że zapadła, że ona jest w głowie, w głowie prezesa. Ja wielokrotnie podkreślałem, że te decyzje są zarezerwowane dla władz naszej formacji jest. politycznej. Ja w tych władzach do tych władz nie należę, w związku z tym nie znam tych decyzji. Ale jako kandydat na kandydata, jak się pan czuje? Zawsze podkreślałem i po raz kolejny to powiem, że jestem skupiony na pracy dla prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Tu są bardzo duże wyzwania. Pan premier zaproponował tak. mi współpracę kilka miesięcy temu, i to jest w tej chwili e, główne moje zajęcie. No dobrze, ale bez żartów. Coś pan, coś pan wie, już panu powiedzieli, że to jednak będzie Patryk Jaki. Jeżeli bez żartów, pani redaktor, to. Powtórzę tylko, będzie oficjalny komunikat. Po to się spotyka właśnie komitet polityczny, żeby podjąć e, taką decyzję. E, I ta decyzja zostanie ogłoszona najprawdopodobniej dzisiaj. Mógłby pan komitetu. coś zrobić z tymi telefonami? Bo ja prosiłam i mówiłam, no mówiłam, tak. jak w szkole. A ja po raz kolejny wykazałem się brakiem Czy pan profesjonalizmu umie i nie włączyłem trybu no samolotowego. Mówi, że... Za co bardzo panią przepraszam. Niech pan nie mówi, że po raz kolejny. No to nie jest pan znowu taki. Ale raz już studiu. się zdarzyło w tym studiu. Podobna sytuacja. No nie, ale to bez tego nie można się jakoś obejść, panie ministrze. Przepraszam, to się już nie powtórzy. Każdy z nas ma jakiś tam dysk twardy. Notatki są, które nie, nie, nie wydają dziwnych dźwięków. Prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj, że y, poprosił minister Żubietę Rafalską, by porozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim o możliwości realizacji drugiego postulatu protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Chodzi o realizację go w formie ratalnej. Właśnie o to chodzi protestującym. Czy ta rozmowa już się odbyła? Pani minister Rafalskiej z premierem. Pani minister Rafalska rozmawia z premierem i konsultuje z premierem na bieżąco sytuację dotyczącą obecnego protestu, ale też szerzej pomocy osobom niepełnosprawnym. Jasne, ale ja pytam o tę prośbę prezydenta. Ja przyznam się, że nie mam wiedzy na ten temat. Dzisiaj w nocy wróciłem z Litwy, natomiast pan prezydent nie musi prosić pani minister, dlatego że ten dialog trwa cały czas i pani minister konkrecie. konsultuje wszystkie plany związane z reformami, które przygotowujemy, jeśli chodzi o poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Panie Ministrze, ale, ale wczoraj, wczoraj na konferencji prasowej pani minister powiedziała, że ten postulat, pomimo że chodzi tutaj o rozłożenie na raty tych pieniędzy, to znaczy wzrostu, dochodzenia do wzrostu. No, to, to w tej chwili jest niemożliwe do spełnienia. Dlatego, że staramy się podchodzić odpowiedzialnie zarówno do obietnic, jak i do możliwości budżetowych. Wydaje mi się, że rząd, można powiedzieć, bardzo szybko zareagował, dlatego że od razu w ciągu 48 godzin przedstawiliśmy konkretne deklaracje, jakie postulaty mogą być spełnione praktycznie z dnia na dzień. I przypomnijmy, renta socjalna zostanie podniesiona do najniższej emerytury ZUS-owskiej od 1 czerwca. Dzisiaj o 9.30 spotka się komitet Stały Rady Ministrów, a Rada Ministrów o chwilę później. Później przyjmie stosowne zmiany ustawowe. To cieszy, ale ta radość jest zmącona brakiem odpowiedzi na postulat numer dwa i o tym właśnie mówił wczoraj prezydent. Możemy rozmawiać o różnych rozwiązaniach, ale nie możemy abstrahować od możliwości budżetowych. Pan premier bardzo precyzyjnie wskazał, że do połowy ma maja przedstawimy mapę drogową działań legislacyjnych, które będą miały bardzo realny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych. E, nie minister, chcemy rzucać pan na wiatr słów, nie chcemy rzucać deklaracji, które później mogą się okazać trudne do zrealizowania. Mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją w poprzedniej kadencji. Chcemy tego bo jesteśmy Panie odpowiedzialni. Czy, czy premier podejdzie do tej kwestii w sposób nadzwyczajny, mając wsparcie, a może nawet będąc pod subtelną presją prezydenta? bardzo cieszy nas każde wsparcie pana prezydenta również natomiast tak jak powiedziałem nie ma ono zasadniczego wpływu na pracę rządu dlatego że rząd stara się zadbać o sprawy osób niepełnosprawnych jeżeli porównamy z wcześniejszymi latami to te możliwości czy te wsparcie rośnie o wiele szybciej i tak jak powiedziałem do połowy maja przedstawimy konkretną mapę drogową zmian legislacyjnych które poprawią sytuację osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na razie oni zamierzają pozostać w sejmie co najmniej do posiedzenia na którym pewnie będzie uchwalona ta ustawa którą dzisiaj przyjmie Rada Ministrów czy do tego czasu premier odwiedzi protestujących to wszystko zależy oczywiście od... O tej mapie drogowej? O rozwoju więcej. sytuacji, ale e, tak naprawdę w tej chwili jesteśmy skupieni na przygotowaniu tej e, propozycji i e, zmian legislacyjnych. E, pierwsze posiedzenie Sejmu, o ile pamiętam, czy najbliższe posiedzenie Sejmu, o ile pamiętam, zacznie się e, po 7, chyba 8 albo 9 tak. e, maja. E, I tutaj też nie chodzi przecież o to, żeby podejmować jakieś działania wizerunkowe, chodzi o to, żeby realnie pomóc osobom niepełnosprawnym. Do tego niepotrzebne są codzienne wizyty i przed kamerami robienie jakiegoś spektaklu, a trudno oprzeć się wrażeniu, że część osób wykorzystuje tę dramatyczną sytuację do tego, żeby właśnie zdobywać Kto wykorzystuje? No na przykład, jeśli widzę wczoraj na proteście przed Sejmem pana Kijowskiego, pana Zandberga i e, innych polityków e, opozycji totalnej, to trudno e, oprzeć się wrażeniu, że są to osoby, które instrumentalnie wykorzystują e, tę sytuację. No, jeżeli... A na tym proteście była też e, szefowa Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Monika Zima-Pariaszewska i mówiła, e, że e, ta rada została wykorzystana. Że oni podpisali porozumienie, i, i to zostało wykorzystane w jakiejś politycznej grze. Pytanie, kto wykorzystuje to w politycznej grze? Dlatego, że rzeczywiście zostało podpisane porozumienie, o którym bardzo dobrze, bardzo pozytywnie wypowiadało się część osób reprezentujących organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne i ich Jasne, opiekunów. Ale ono nie, nie konsumowało, mówiąc przeciwnie. Chciałem zwrócić uwagę, że presja, która jest wywierana również przez polityków na osoby, które brały udział w podpisaniu tego porozumienia, prowadzi również do emocjonalnych wypowiedzi. I trudno się takim osobom dziwić, jeżeli Grzegorz Schetyna mówi, że rząd podpisał porozumienie z jakimiś zdrajcami. Dokładnie nie zacytuję tej wypowiedzi, ale no ewidentnie ale atakuje osoby. Proszę. Reklamuje ją pan. Nie, ja mówię. Ja tylko... Ja na przykład nie słyszałam tej wypowiedzi. Nie. Ja mówię, ale tylko, też nie, Panu ja mówię z nami. tylko o ataku Grzegorza Schetyny, lidera opozycji na osoby, które chcą wypracować kompromis z rządem. No i trudno określić inaczej takie zachowanie niż jako zachowanie konfrontacyjne, zachowanie, które ma na celu jakiś bieżący zysk polityczny, a nie doprowadzenie do tego, żeby sytuacja osób niepełnosprawnych poprawiała się. A to powinno być naszym wspólnym celem. Celem. Co z Daniną Solidarnościową? To będzie w istocie trzecia stawka podatku dochodowego? Yy, tak jak już powiedziałem, do połowy maja yy, chcemy przedstawić tę mapę drogową, propozycje zmian legislacyjnych. Wśród nich znajdzie się właśnie ta która nową daninę wprowadzi no, premier podkreślał, będzie to czy to będzie to... progresywny podatek czy to będzie trzecia stawka bo jeśli nie będziemy sobie mieli... innej daniny pani redaktor ja uważam że byłoby nieodpowiedzialne dzisiaj no, ale rozmawianie są inne dopóki nie ma dopóki nie ma propozycji wypracowywanej w tej chwili w ministerstwie finansów ja nie chcę się odnosić e, do konkretnych rozwiązań można stwierdzić jedno będzie to e, danina e, dzięki której osoby najbogatsze e, będą mogli Wesprzeć te osoby, które są najsłabiej sytuowane, czy właśnie takie osoby niepełnosprawne, bądź ich opiekunów. Trzeba zadać sobie pytanie, co się zdarzy, jeżeli osoba zarabiająca miesięcznie 50 tysięcy czy 100 tysięcy złotych ze swoich przychodów, 1000 złotych, przeznaczy na to, żeby osoby niepełnosprawne mogły, mogły mieć lepszą sytuację. Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwa pozycja. Założyć y, działalność gospodarczą i płacić y, liniowy PIT 19%. Ja jednak wierzę w Polaków i wierzę też w takie poczucie solidarności e, osoby, które są lepiej <laughs> sytuowane e, w dużej części jestem przekonany, e, że e, będą chciały wspierać osoby, e, które no tak, się znalazły ale... w tak dramatycznej sytuacji jak niepełnosprawnie albo ich e, opiekunowie. Ale system podatkowy i system pomocy społecznej nie może się opierać w państwie na wierze w solidarność najbogatszych. Ale bo... to nie jest wiara, to będzie konkretne prawo, które do, właśnie... do połowy maja zaprezentujemy. Właśnie chodzi, chodzi o to, żeby, żeby tutaj nie, nie spowodować odwrotnego ruchu, czyli ubytku wpływów do dofisku. Zapewniam Panią, że propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów będzie brała również pod uwagę tego rodzaju zagrożenia, o których Pani redaktor mówi. A też bądźmy poważni, no jeżeli rozmawiamy o wydatkach z budżetu państwa, no to te środki w budżecie skądś się biorą, prawda? Możemy mówić o uszczelnieniu systemu podatkowego, Przypomnijmy, w zeszłym roku to było dodatkowe 30 miliardów złotych. Jeżeli mówimy o kolejnych ambitnych programach socjalnych, programach solidarnościowych, to musimy mieć na uwadze dalsze uszcz uszczelnianie systemu podatkowego, ale również właśnie to, co zaproponował rząd, czyli danina od osób najbogatszych. Panie ministrze, czy rząd jakiś, w jakiś sposób się przygotowuje do konsekwencji ustawy Just Act? Tu nie ma się moim zdaniem szczególnie potrzeby przygotowywać. Będą na do... pewno naciski ze strony kongresmenów na polski rząd. Na przykład no, w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Pani redaktor, przede wszystkim trzeba zwrócić e, uwagę taką, że e, przyjęte w Stanach Zjednoczonych prawo jest wewnętrznym prawem amerykańskim. Nie rodzi żadnych skutków prawnych, e, formalno-prawnych e, dla Polski. Departament Stanu, który jest zobowiązany do monitorowania sytuacji, de facto i tak to robi w związku z tym od lat. W związku z tym dzięki temu prawu zyskuje e, podstawę prawną do swoich e, działań. Ale z punktu widzenia e, Polski. I tak jak powiedziałem, to przyjęte nowe amerykańskie prawo nie rodzi skutków formalno-prawnych. A czy jest w rządzie taki sposób myślenia, żeby jednak w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej uwzględnić żądania, czy też roszczenia amerykańskich kongresmenów. Warto przypomnieć, że nad ustawą reprywatyzacyjną pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. I nadal będzie pracować? Na pewno te Bo prace będą... Bo została zwrócona będą... ta ustawa na Tak, razie. dlatego powiedziałem, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje, ponieważ pierwszą wersję, yy, która trafiła do Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli do Kancelarii Premiera, yy, przekazano z powrotem ze względu na różne wątpliwości do Ministerstwa Sprawiedliwości i tam trwają te prace. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta ustawa w jej ostatecznym kształcie mogła wprowadzać prawo, które będzie różnicowało prawa osób ze względu na narodowość bądź pochodzenie. No byłoby to niezgodne z podstawowymi zasadami demokracji. Ale na razie różnicuje, to znaczy ten projekt wycofany ze względu na obywatelstwo. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Polsce jest jeżeli mówimy o zwrot. Jeżeli mówimy o zwrot różnego rodzaju mienia czy roszczeń, jeżeli nie ma następców prawnych, to przejmował do tej pory to mienie Skarb Państwa. I tutaj wydaje mi się, że w tej sprawie nic się nie będzie zmieniało, a warto myślę, że zaczekać, aż poznamy ostateczny kształt tej ustawy, dlatego że dzisiaj nasze dywagacje są troszkę bezprzedmiotowe, bo nie znamy projektu. Ale chodzi o to, żeby uprzedzać fakty. Dziękuję bardzo. Dziękuję Michał również. Dworczyk, minister, szef kancelarii premiera, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, do widzenia.